boicotes con su nombre. Andrzej Wicina Wider, Fred Super, idzie strach po leśnie. I w podełku niesie pełno małych strasyderek, powiedzonych bez uprawy. Tu wystają nogi, tutaj znowu rogi, graje te z inne struny, głowo strasznie strumoszony. Idzie co chwileczka, traci z podołeczka, jedno strasydełko, cionkie jak sydełko. I przez takie sydła, piękność lasem żydła. No bo strachy z prawa lewa, z trosu z do każdego drzewa. Strachy to iluzje, zaś sukelek miłze. A ty się mu nie ma zdaju, co już stale uciekaj. Rozgładło się w lesie, strach zaś nic nie niesie. I tak jako tanie kunia za nią i po lesie mówi. Co tak kobiet trenujecie? Daj Boże! Szukamy zbójnickich pieniędzy, śmieje się widzę. Ale od razu przystanęła. O zbójnickich pieniądzach, to ja ci tu zaraz zło powiem. Jeśli odmałaś się chowała u dziadka, na rysownicę. Ciekawy cłek i na strosnie norymny. Widocznie coś ich wiedział, włos swojego wolca. Wiecznie chodzą o pomocą szukać zbójnickich pieniędzy. Jest we wojna w 14 roku. Na los Pochołowskiej w Koryciskach kotli, bo w nim pełno marzuczki srebrnych pieniędzy, a wykładane były syćkie kątą górą. Musiał się tam to dobrze naukładać. Przykryte były wielką skrzydzą, a rosły na nich dwa smerecki, związane jak łowicek. Przyniósł ich pełną torbą juchaską. Ale co sta z tego, gdy się zaczynał głowy mucić? Lezą na pościeli, głowo przykryły smatą. A wołą: Hanka, zabij rybów na świeże wodzie, strasno miwa! A tu na polu słonecko świeci i piękno pogoda. Nie wytrzymał, bo jak zamiast na zuban koni zjechał, to i zakopał w krybie. Ale to ty z nim pomogło. Na ostatku wsuł nazwot do torby i heboj w policiska. To powiedział, że telo były lekuczkie, jakby nic nie wozyły. Sypał nazad syćkę do dziury i kolana mi deptał, bo się nie mógł umieścić. Ani słom nie przycisnął, no ostawił na kupce, bo nie było jako. I syćko od razu popuściło, jak je ręką odjął. Potem poszedł do chołowa i to, kac mnie ulęka, łopedział pokój. Który się z chołowami poleciał w koryciska, pieniądze wybrał i zakopał w ostrysie. Ale co? I się niedługo potem kosą zarzą, a one sychają kansi, w ostry się, po dziś dzień zabrzewione lezą. Drogi, aż tu co ludzie opowiadali, łotopieca, którzy szukali ludzi pod. Siedzieli u nich włoscy na krzywiących żytach, albo przy płoniach i żytnym pirach. Widywono ich w różnych postach. Roz jako młodych pąków czerwony w kapturach, inną razą w postaci wirujących klocków i duzykiew. Dziś ludzie już nie pamiętają łotopielca. Wody w rzekach nie ma, płyną mimo strumyki, to i to wielki. Ale do dni to ich było w sądzie pełno. Byle kogo łomotały i wciągnęły pod wodę. Nawet mój noże mieli z nią i kłopoty. A Jasiur dziokowi z grapy rozszczepały siono tak na amon, co miał poukładone w kopach na łące koło rzeki. Przez rzeko wojno było przejechać, a tak zwychodzić po brzegu nad płonią. Łopowiadał mi rozwójek Dominik, jak się brzydko wystrasł topiec. Poszedł on z Wojtkiem Waszkulinem kopać się w Orawie na jagodzeńskich polach. Popływali, pokąpali się fajnie i zaczęli chytać ryby po podbrzegu. A ze woda była dużo i byna było co rąkomi chytać, to zaczęli chytać do siatki. Wujek Dominik trzymał tą siatkę, a Wojtek Waszkulin szturchał kijom popod krzoki. I roz, jak tak szturchnął kijom popod te krzoki, to ją do siatki wleciała taka wielka chnoryba, ledwo ją na krzyk wyciągnęli. Potem włożyli ją do worka i powiesili na wyżbie do koło rzeki roz. I zaś poszli z tą siatką do wody. Wojtek Waszkulin szturchał kijom popod krzoki i zaś ją do siatki wleciała taka wielka ryba, co jej nie mogli unieść,
Jak ją podciągnęli po podrzy, to ze chcieli kawko łocą. Zły Dominik patrzy się na wierzbo, na której we worku była powieszona ta pierwsza ryba. A ta wierzba z tą workią kinie się na styczkę strony, łomało się nie przewróci. A tu w siatce słyszą, trzepoce się ta drugo i jak wyszycy. Iwun, Iwun, gdzie jesteś? A jo tu w tym worku na wierzbie się piwą. W tą nagle ryba na wierzbie się urwała i chlusk do wody. Woda się rozbryzgała i ich zalała. Wujek Dominik, choć był z niego śmiało, uokropnie się wystraszył. Puścił siatko z tą drugą rybą i z Wojtkiem Waszkuliny polecieli, co mieli sił w nogach do chałupy. Jak przylecieli do Waszkulina pastywi, to i oni jednego słowa nie mogli powiedzieć, bo tyle byli wystraszeni. Porcji, kosule, syczko ostawili przy życiu i w samych naciach przylecieli. A wosy to ją stały na jedna. Na drugi dzień poszli po te ubrania, ale nie są mi ze wspólnikom. Ale joni potek i oni niczego nie znaleźli. I nie wiadomo, czy to te topięce zabrały, czy kto inny. Oni tam więc nie chodzili się kąpać i chytać ryb. A ci śmiałkowie, co się tam kąpali i przechodzili, mało w torie dobrze pochodzi. Hej!